czat pyta, ile tych bokserskich żyć ma Patryk Szymański. Potrafiłeś się w tych ciężkich chwilach ani odnaleźć, ani przełamać. Ufasz samemu sobie, że będziesz wiedział, w którym momencie ewentualnie skończyć. Patryk, czy ty jesteś mężczyzną niestałym? Widoczna była w każdym pojedynku rezygnacja. Znowu coś nie zatrybi. Ile jakby masz jeszcze koncepcji na to, żeby potem stworzyć się na nowo? Przygotowania, dlaczego twoim zdaniem tym razem to będzie wyglądać lepiej, inaczej. Jedna z bolączek Patryka Szymańskiego, czyli kondycja, był na krawędzi, no niestety spadł w tę przepaść.